Siema, witam ponownie. Plan na dzisiaj to kupienie kilku itemków. Ja osobiście kupuję itemki tutaj z tego względu, że kurde, no nie lubię tych aukcji, giga ich nie lubię. Z tymi aukcjami jest taki problem, że no trzeba czekać dużo, nie? Albo trzeba czekać kilkanaście godzin. Albo itemy na buyoutcie, niebieski item jakiś na buyoutcie jest po, nie wiem, 20-30k. Także ta aukcja moim zdaniem to giga nietrafiony pomysł. Ja wolę już sobie tutaj kupić jakiegoś itemka. Może akurat siądzie coś fajnego, nie jest powiedziane, ale... Ale wiecie, jest szansa zawsze na to. No i kupimy sobie fioletowego Sworda. 10k to nie jest dużo. Zobaczmy co... Co ciekawego wypadło? Crit Strike Chance i Physical Pen. No i spoko. Całkiem git. Tego nie mogę używać jako... na skilla, więc to sobie wywalimy. Ty, ja teraz te swordy mogę kupować. O kurde, to ja nie wiedziałem o tym. Dobra, to teraz to w ogóle inaczej wygląda, nie? Okej, i teraz tak, co jeszcze chcemy kupić? W zasadzie to wszystko by się przydało kupić, ale tu już kupimy niebieskie resztę itemków. Będzie cyk. I tak, rękawiczki. Klata. Buty. Sold out. Sold out. Dobra, buty. Głowa i spodnie. I tak chyba mi wszystkiego nie kupiło. To mamy na klacie int. Kurde, ale syfiasty will. Nie, to jest jakiś scam, nie? Takie syfitemy dostałem. Ja pierdziele. Ale bo chciałem kurde pod staminę. Ale to najwyżej sobie te ogarniemy. Biżuterię pod staminę. O, tu mam na przykład 12 staminy. Plus 9 staminy damy sobie. Tylko kurde, ja muszę mieć jakąś staminę na tych itemach, bo inaczej tego nie wykręcę, nie ma opcji. Czy mam ringi jakieś na staminę? Siła wszędzie. Will. Dex. Ty, nie ma... Tutaj mam jakieś na staminę, ale to jest 8 staminy tylko. A ja potrzebuję 16 staminy. Także dużo, dużo więcej. Nie, no dobra, to zostawię. Robimy tak, no nie są to najlepsze itemy. Także unlucky trochę wyszło. Rękawiczek mi nie kupiło w ogóle. I tutaj mamy dexterity i damage. Dobra, no zobaczymy jak będzie, najwyżej jak dropnę jakieś itemki, to się je po prostu wymieni i tyle. Ja mogę coś ubezpieczyć. Zobaczmy co mi ubezpieczy, ringa lub broń. Ale dobra, no szkoda hajsu, bo kupię 4 takie kości i już będzie ten koszt broni, nie? No, także lecimy tutaj i lecimy na classic mode'a. Mam 21 gear score'a, także damy radę i fajne itemki powinny lecieć. Let's go. No i pa, odpaliłem ten lepszy tryb i od razu kurde fajne itemki lecą, nie? To jest przy gościa. Ty, gdzieś tu jest goście jakiś. Fioletowe. Naszyjnik pod deksa i staminę. Narąbiście. Mam deksa. Crit Strike Chance na kół. Aj, nie zdążyłem. Zielone. Ale kurde, był tu gdzieś jakiś chłop. Nie wiem gdzie on jest. Dziwne to było. A, zielone same. Wolałbym niebieskie, no ale niech będzie. Znowu zielone.
Dobra, mam ziomeczka. No, no, no. No. Aha, no i super. Aha. Zajebisty droid, nie? Co to jest za gówno? Nie wiem, na droida trzeba grać tym. Jakąś szybszą postacią, bo nie ma opcji cokolwiek zrobić na niego. Bo ja nie jestem w stanie go dogonić. Dobra. Zmiana planów. Death Knightem sobie go przynajmniej przyciągnę. I tyle. I mam kuszkę. Właśnie kuszy nie miałem. To był też problem. Dobra, mam podki na HP? Nie mam. Wezmę tylko podki i lecimy. Na Death Knightie ogólnie też bym wolał mieć pod staminę. 5 staminy mi tylko brakuje, a ja mam Turinga na siłę. To wymienimy go. Damy na staminkę. A. 1 staminy mi brakuje. To tego mogę wymienić. O, mam. I teraz zakliknę Q. To mam 200 shielda. Czy 200 shielda to dużo? No, z 20% mojego HP. Także zawsze coś. Także lecimy znowu na klasika. I zobaczymy. Faj, cyk, niebieski od razu ring pod staminkę. Ale już więcej staminy nie potrzebuję. Zamiast większej ilości staminy, to wolałbym siłę, żeby po prostu bić więcej. Znowu. O, te potki są spoko. One działają do końca gry, nie? Także warto je pić. No i już mam gościa jakiegoś. Nie, zmisowałem. On ma chyba mało HP. Aha. Padł. Dobra, mam go. Ale ja umieram. Czemu ja umieram? Dobra, nie umieram. Udało się. On miał koronkę, ale chyba nie miał jakichś super itemów. Zaraz zobaczymy. Dobra, uwaga. Heirloom, mieczyk. Weźmiemy sobie. Ty w sumie nawet lepszy chyba od mojego, no. Klata pod staminkę, ale to nie dla mnie. Koronka. 9% damage'u. Ty. Max life 16. Okej, okay, zakładamy koronkę. Chyba będzie lepsza. Stamina i siła. To czy ja mogę to wymienić? Nie mogę tego wymienić. To sobie zostawimy. Oczywiście medy. Ale miał miecz jako pułap nabrane. No i gitarka. Lecimy dalej. Też muszę, kurde, te heirloomy sobie porobić. Bo jeszcze tego nie ogarnąłem. Wilkołaka sobie zrobimy na pewno. O, coś niebieskiego. A to znowu ten niebieski. Nie wiem, czy jest sens to brać. Kurde, gościu tam jest, a ja wilkołaka biję. Niedobrze. Trzeba spierdzielać, żeby się odagrował. Dobra, wilkołak się odagrował. I tam jest ziomeczek kolejny. No ja i tak muszę iść w jego stronę, bo tam jest strefa. Czy ja tu przejdę? Przejdę. On poszedł dalej po prostu. Że szkoda, bo przez niego wilkołaka nie zrobię. Gorsze jest to, że ja nie wiem, co to jest za klasa. Kurde, ja też dostałem od niego.
Chodź tu. Został. Co jest? Ty, bo ja się wywalę zaraz. Dobra, wilkołak goni, ja go zaraz będę mógł przyciągnąć. Idę po niego. Padł? Nie. Dobra, wilkołak zaraz go zostawi chyba. On ucieka cały czas. Został od mopka. Dobra, gonię go. Wywalone mam. Dobra, nie gonię go. Bo na schodach te mopki się poblokują i się przeagrują na mnie. Ale lipa. Ale jest szansa, że i tak go spotkam, jak przeżył. Myślę, że w tej grze go jeszcze spotkam, nie? Jak ten chłop przeżył. Zobaczymy. Oj. Nie lubię tych goblinków małych, bo kurde. Ciężko mnie trafić czasami. Zobaczmy, co niebieskiego. Piwerko. Czyli bez szału. Czapa. Bierzemy. Muszę iść w prawo, bo tam jest strefa. Spodnie nie biorę, biorę tylko potki. Dobra, no muszę tu iść. Tam będzie bosik. Zobaczymy, może tego gościa spotkam. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Tam jest gościu. Fuck. Szybko. Dobra, umarłem. Nie gadasz, że od strefy umrę. Nie? Dobra, żyję. Dobra, git, 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 git. Ty, tu jest, tu nie, tu jest strefa. A, pierdziele. Ten gościu tam jest. Dobra. Tak. Wbijamy. Chodź tu. Aha. Super gierka komputerowa. Mnie ta gra wkurwia, nie? Skille są takie chujowe w tej grze, że to jest niemożliwe po prostu. Nabijam gościa, on zamienia mnie w kamień i sobie ucieka. I ja mam skille na cooldownach. To jest taki kurwa bullshit. Szkoda gadać, serio. No i co, ziomeczku, teraz mi powiesz ciekawego? Boss mi przywali. O nie. No i pytanie, co teraz? A tego bossa nie zabiję. Tam jest ludo z ziomeczka. Tragedia. Jedyna opcja jest taka, że chłop tam wejdzie. Ale wątpię, że tam wejdzie, a ja i tak tam muszę iść. A jak będę bił mopka tego bossa, on to chłop mi pewnie wejdzie, nie? Ty, chyba że on to bije. Nie no, nie wiem, muszę to wylurować chyba. Bić tego nie będę, bo szkoda czasu. O kurwa, jest gościu jeszcze tutaj. Pierdolam stąd. A może nie? Jak ten gość tu przyjdzie, to go zabiję.
On musi tu przyjść. Nie ma innej opcji. Chyba, że on mnie zabije. Ja pierdzielę, no co ja robię? Kurde, co chłop miał, pa. Koronka znowu, a ja wezmę to. Wezmę tą koronkę. Co jeszcze? Chyba nic więcej nie biorę. No chyba nie. Myślę, że można iść dalej. Nie wiem, co z tym gościem za mną. Na razie nic się nie dzieje. No jak będzie chciał szybko zapierdzielać, to mu pozamykam wszystkie drzwi. No i zobaczymy wtedy. I niby dwa escape portale zostały w prawym górnym rogu, tak jest napisane. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Dobra, jest portal przede mną. Także ja chcę sobie wyjść. Grzecznie, ok. Ale sobie jest kilka. I wychodzimy. Tamten chłop to był chyba ostatni chłop, jaki został. Tak mi się wydaje. No i level upik. 17 level. Dwa levele wbiłem. Przez to, że miałem heirloomy, nie? I 20k. 20k to nie jest jakoś super dużo. No ale zawsze coś. Czekajcie, dexterity, stamina. Chyba mogę sprzedać. A resztę, te niebieskie itemy. Mieczyk zostawię. Koronkę zostawię. To zostawię. To na staminkę też zostawimy. Ringa. Ale miałem tu ładnie poukładany i się syp zrobił. Staminka zostawiamy. To zostawiamy, ten hełm na pewno. Dexterity. Hełmik. Ten hełmik jest w sumie do wywalenia. No i tyle. I tak, to rozkładamy. Czekajcie, tu nie ma nic do rozłożenia. Te dwa niebieskie. Rozłożymy sobie. I to sprzedajemy. W sumie i tak dużo nie zarobiłem, bo większość temu zostawiłem. Dwa rozłożyłem. No i w zasadzie tak to wygląda. No, także tyle.